A więc witajcie moi drodzy, dzisiaj jest niedziela, nagrywam trzeci raz, dlatego że zawsze coś odłuszę nie tak i wyłączę. A dzisiaj niedziela, coś koło godziny 10. Co ja gadam? Dopiero zostałam niedawno, jakieś 20 minut temu, ubrałam się i dałam rybką jeść, teraz pójdę ze śniadanką, potem robić obiadek i takie tam, i takie tam. U mnie w akwarium chyba jest, nie ma żadnych zmian. Przed chwilą to pływały bocy, ale oczywiście jak tyle tu siedzę, to one ciągle uciekają. Może za chwilę przyjdą. Chciałam tylko wam powiedzieć, że tutaj tego czegoś, co tutaj było, takich białych pasków już nie mam. To wszystko jest chyba okej, okay, tylko ja sobie żyję, bocy są okej. Okay. No, ona teraz uciekła przed chwilą, ale tutaj pływały cały czas. A tam się gdzieś pamiętają. W tym, w kokosie. Jedna molnezja, fuj, nie molnezja, mieczek mi siedzi na sobie przy filtrze. Już na powietrzanie włączyłam takie większe, bo miałam takie bardzo, bardzo skromne i nadal siedziło, bakopa mi rośnie, wszystko rośnie, mały Heniu też mi rośnie. Moi drodzy, wam rośnie po prostu tak, że co tydzień macie przycinkę, a u mnie, no może co dwa tygodnie, a u mnie co tydzień wychodzi jeden, dwa listki. No jeśli tu chodzi o bakopa, no to troszkę więcej. No i co by tu wam powiedzieć jeszcze? Wszystkie rybki żyją, wszystko jest okej. Okay. Klonów tak już nie widzę. No trochę mi się daje, że pierwotniaków mam. Tutaj tak pływają. No ale mi się daje, że to jest moja wina przez przekarmienie rybek. Bo po prostu to tak musi być, nie wiem. Ja jestem trochę przewrócona na punkcie tej mojej wody. Bo bym chciała, żeby ona była totalnie, totalnie krystaliczna. Po prostu aż normalnie świeciła się swoją pięknością. No ale się tak nie da przy 20 rybkach. Niestety nie da się. Czasem trochę je przekarmiam, bo strasznie mi się daje, że są głodne, chodzą, bidulki szukają tego żarcia w tym żwirku, no i mi się wydaje, że są głodne. No, daję raz dziennie rano tam troszkę sypię na wierzchu dla młodszych rybek, tych, których jedzą dna z wierzchu i na dno troszkę sypuję palcami tak pod wodę płatki, takie grubsze, żeby sobie znalazły. No i to chyba na tyle, no. Manec żyje, sobie dobrze radzi. Tutaj czyści na stop szyby. Nie powiem, że nie czyści, bo czyści. Bocy to są najwspanialsze ryby, jakie mogą być na świecie. Po prostu kocham je. Normalnie mega, mega, mega. To są moje kochane rybki z rybnym jagle. To sobie kupiła jeszcze z dwie, no ale na razie nie mogę, bo mam totalnie dużo ryb. Nie chcę robić sypki rybnej, bo by było za dużo sików i kup. A i tak tych kup jest dość dużo. Chociaż teraz już zrozumiałam, moi drodzy, zrozumiałam, że czystość nie jest najważniejsza w akwarium, ważna jest stabilność i równowaga. A ja zawsze myślałam, że musi być też czyściutko kamyczko, muszą być czyściutkie, zero kup i w ogóle, no ale już wiem, że to tak nie da się. Kupy są, chociaż tutaj nie widać akurat, bo tak strasznie ta kamerka rozjaśnia ten obraz. Wszystko wydaje się takie białe, czyste, no ale w rzeczywistości to tak aż bardzo nie jest. Chociaż jest piesek biały, nie powiem, ale jest jakiś bardziej pod kolor ekry. A tutaj wychodzi biały. No i to by było na tyle, moi drodzy. Jak mówiłam wam, molnezja chyba u góry sobie cały czas siedzi, nie wiem czemu. Nie wiem, że ta cały czas tam siedzi, bo ona też tam cały czas nie siedzi. Ludwigę mi rosnąć nie będzie, pewnie mnie długo wyrzucę. Dlatego, że mam mało światła, jak ja wszyscy mówię mi, że mam mało światła, mam tylko 2 waty na litr, więc mało jest, no trudno, tak musi być. Póki ta żarówka chodzi, to tak będzie. Ja nie będę kupować specjalnie nowej żarówki. Ja teraz miałam dość dużo wydatków, więc na razie sobie moje koszty zminimalizuję. Może kiedyś kupię lepszą. Po drugie, mi tak się podoba, nie musi być aż tak bardzo jasno. Tak jak jest, jest ok. Troszkę roślin, kupuję rośliny zawsze takie specjalnie, które strasznie potrzebują światła. No oczywiście z Ludwigiem typu totalnie nie wypał, dlatego że nie wiedziałam, że ona nie potrzebuje światła tak dużo. Znaczy się wiedziałam, ale udziłam się, że dostarczy, nie? I tak wiecie, jak to ze mną jest. No ale człowiek się uczy na błędach, dlatego dziękuję wam za komentarze negatywne, pozytywne i takie tam wszystkie biorę sobie do siebie. W końcu trzeba się uczyć od mądrzejszych, prawda? Nie przyznaję się, że nie jestem z tych najmądrzejszych, no ale też nie lubię się jakiejś totalnej idiotki, która nie wie, jakie są ryby żyworodne, a jakie są jajorodne. Tak kolega napisał, że nootki są jajorodne, także ja to wiem doskonale, że są platysy na przykład żyworodne, a nootki są jajorodne, tak samo, bo oczy się nie rozmnażają w naturach
w warunkach akwarystycznych. To to jest logiczne, no. To, że jestem kobietą, to znaczy, że nie mam jakiegoś pojęcia. Wiecie, ile ja czytam o akwarystyce? Jestem po prostu, czytam i czytam całe wieczory, jeśli tylko mam czas. A więc pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłej niedzieli. Ja idę jeść śniadanko, bo jestem totalnie głodna. Totalnie nadużywam słowa totalnie, no niestety, tak jak ktoś tam używa absolutnie albo fascynujące. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłej niedzieli jeszcze raz, a więc pa, pa!